Nazywam się Gerard Burek. Urodziłem się w Lublińcu, przy dawniejszej ulicy Wesołej, która wchodziła w skład gminy Droniowiczki. Gmina Droniowiczki sięgała od ulicy obecnej Droniowickiej w kierunku zakładu Śląskiego Zakładu Dzieci Głuchych, bo tak to brzmiało dawniej to. Nazwa tego zakładu, no i cała, powiedzmy sobie, strona lewa od ulicy obecnej Pawła Stalbacha w kierunku Droniowiczek. Większość dzieci, które z tych rodzin, powiedzmy sobie, propolskich, więcej koncentrowało się w parafii oblackiej. Z tym, że parafia oblacka dopiero w 1941 roku została powołana. No, a myśmy mieszkali, powiedzmy, tam na tych Wesołych. W czasie wojny to się nazywa najpierw Schützenhausstrasse, prawda? Czyli od Strzelnicy nazwę przyjmowano. No a potem, tak jak już wspominałem, Generallitzmannstrasse. Więc ta część, ta prawa część właśnie tej ulicy należała do tej parafii, nowo utworzonej parafii Ojców Oblatów w Lublińcu. Myśmy tam, powiedzmy sobie, no jako dzieci, wiadomo było, rodzice byli wierzący, no to dzieci idźcie, powiedzmy, jako ministranci. Ja miałem akurat, jak się to mówi, nie wiem, czy nazwać to przyjemnością, czy nieprzyjemnością, ale w tym okresie pełnić tę funkcję, powiedzmy sobie, przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, bo tak to się dawniej nazywał ten urząd burmistrzowski, gdzie zarówno jeśli chodzi o organizację obchodów 700-lecia miasta Lublińca, które wypadało w 1972 roku. Myśmy to przygotowywali, prawda, jako Urząd Miasta, przy pomocy naturalnie starostwa, znaczy Prezydium Powiatowej Rady, bo tak to się nazywało dawniej to starostwo. Jeśli chodzi o powiedzmy, zakres tych przygotowań, no przede wszystkim no staraliśmy się, żeby, powiedzmy, niektóre roboty komunalne robić, no bo Lubliniec był niedozbrojony, no zarówno jeśli chodzi o kanalizację, jak i o wodociągi, prawda? I w związku z tym staraliśmy się, powiedzmy, tak program ustalić, powiedzmy, żeby na te 700-lecie, powiedzmy sobie, były jakieś osiągnięcia gospodarcze, nie tylko jakieś tam, powiedzmy sobie, kulturalno-oświatowe czy coś w tym rodzaju, ale gospodarcze. Ponieważ nasze rejonowe przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej było dosyć biedne, to znaczy jeśli chodzi o usprzętowienie, myśmy między innymi wystąpili właśnie do wojewody Siedlka, prawda, o pomoc. Naturalnie zrobiliśmy to tak jakoś, powiedzmy, zapraszając wojewodę na przewodniczącego Komitetu Obchodów tego 700-lecia, ale ponieważ pan wojewoda Ziętek był bardzo praktyczny, wiedział, że jak my przyjechali, to też po to, żeby coś tam, powiedzmy, zyskać. No i od razu, z góry, powiedzmy, no dobrze, przyjmuję, ale powiedzcie co byście chcieli, prawda? No więc myśmy mówili, panie wojewodo, no chcielibyśmy roboty komunalne robić, prawda, no nie mamy sprzętu i tak dalej, no przydałaby nam się ta koparka, powiedzmy sobie, prawda, spycharko-koparka, żeby można było robić, bo przecież ręcznie już trudno, żeby było wodociągi, powiedzmy, kopać, prawda, rękami i łopatami. No i w związku z tym, no, pierwsze jego pytanie było, a pieniądze macie?
No nie mamy. No więc zadzwonił do swojego tam dyrektora wydziału gospodarki komunalnej, żeby załatwił, powiedzmy, przydział dla Lublińca tej koparki i sfinansował to, prawda? Bo Lubliniec nie ma pieniędzy. No i tak się stało. Po tygodniu czasu, o ile pamiętam, dostaliśmy zawiadomienie, prawda, że jest przydział, powiedzmy, tej. Wiem, że tośmy odbierali gdzieś tam w Stalowej Woli chyba, czy gdzieś tam. Tą koparkę trzeba było odbierać tam. Dostaliśmy to, więc podstawową sprawą było, powiedzmy sobie, to przygotowanie od strony gospodarczej. Drogi, chodniki, prawda, wodociągi, kanalizacje. No, tośmy zrobili, powiedzmy, ten chodnik wzdłuż Pawła Stalmacha, prawda, aż do zakładu Głuchych. I powiedzmy inne chodniki tam, gdzie tam zachodziła taka potrzeba, gdzie już było, powiedzmy, uzbrojenie, prawda? Bo trudno było kłaść chodniki tam, gdzie potem trzeba było kopać kanalizację czy coś w tym rodzaju. Więc od tej strony gospodarczej żeśmy zaczynali. Jeśli chodzi o tę, powiedzmy, taką stronę bardziej, powiedzmy sobie, już kulturalną, powiedzmy sobie, z zakresu kultury, tośmy organizowali, więc same obchody w 72 roku zaczynały się sesją Miejskiej Powiatowej Rady Narodowej, prawda, w Domu Kultury. To było w styczniu. Wybrano akurat rocznicę wyzwolenia Lublińca. No bo tak to pasowało w ten czas. No więc w styczniu zaczynało się to. Była uroczysta ta sesja, naturalnie. Potem żeśmy 1 maja, prawda, była druga taka uroczystość, powiedzmy sobie. Ta główna właściwie uroczystość to była 1 maja. W Domu Kultury, przepraszam, nie, w szkole muzycznej, w sali w szkole muzycznej. Było, powiedzmy sobie, spotkanie z udziałem wojewody, władz miejskich, wojewódzkich, prawda. No i zakończenie właściwie mieliśmy na dożynkach. To był wrzesień. Prawda? We wrześniu były dożynki powiatowe i to niby kończyło się te obchody, takie oficjalne obchody z tego 700-lecia. Z tej okazji rzemieślnicy na przykład zrobili ten postument taki, który był na rynku, ten, który w tej chwili stoi, te 700-lecie, tylko Urzędu Miasta w tej chwili przeniesiono. Na rynku to było, powiedzmy sobie, ustawione i ten kamień taki narzutowy, powiedzmy sobie, który odzwierciedlał 1272, no a ten, powiedzmy, postument 1972, prawda. Więc to z tej strony. Jeśli chodzi o przygotowania pamiątek, no tośmy nawiązali kontakt z wytwórnią porcelitu w Tułowicach. Tułowice tam to było za Opolem w powiecie niemodlińskim chyba. No więc różnego rodzaju tam były i, powiedzmy sobie, jakieś takie patery, prawda, i kubki i powiedzmy sobie, takie, żeby, powiedzmy, ludzie mogli nabyć sobie pewne ten pamiątek z okazji tego 700-lecia, prawda. W tym czasie przygotować, powiedzmy, tego powstał problem właśnie Kościoła Ewangelickiego. W tej mojej kadencji w ten czas. Więc myśmy, ponieważ gmina ewangelicka zrezygnowała, postawiła do dyspozycji miasta i władz powiatowych ten kościół z zaznaczeniem, że ma to być przeznaczone dla cele kulturalno-oświatowe. A ile on miał wtedy lat, ten kościół mniej więcej? No to on był wbudowany
854, prawda? Także no 100 lat mógł mieć, prawda? No więc w związku z tym zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić. Była jedna propozycja, była, żeby zrobić bibliotekę z tego, ponieważ ta biblioteka, która była w Domu Kultury, już tam, powiedzmy, się nie mieściła, prawda, się w tym. No i trzeba było budować, niby budować bibliotekę. Więc myśmy zaproponowali, żeby po prostu strop zrobić, powiedzmy sobie, w środku, prawda, no i na tą bibliotekę przeznaczyć. No ale władze powiatowe były innego zdania, a ponieważ oni prowadzili inwestycje w ten czas, a nie miasto, nie bardzo się chcieli z tym zgodzić, powiedzieli, będziemy budowali bibliotekę za Domem Obecnym Kultury tam, na tej działce, w związku z tym nie. No to zaproponowaliśmy drugą ewentualność, ponieważ rzemieślnicy, cech rzemiosł różnych, miał kontakt z rzemieślnikami w Myszkowie i tam w Myszkowie też był kościół ewangelicki i rzemieślnicy go przejęli i zrobili wspaniały dom rzemiosła z tego. Myśmy nawet tam byli oglądać go, prawda, jak oni to urządzili. Również żeśmy proponowali władzom powiatowym, prawda, żeby rzemiosło przejęło to. Natomiast proponowaliśmy zdjąć ten hełm z tej wieży, który tam był, i zrobić, powiedzmy, widokową tą wieżę, prawda, platformę taką tam zrobić, prawda, ogrodzoną, żeby można było tam sobie wejść, powiedzmy, i popatrzeć na Lubliniec, prawda, od tej strony tam. No niestety, widocznie z góry było, powiedzmy sobie, założone, że należy zlikwidować kościół, prawda? W związku z tym również władze powiatowe się na to nie zgodziły. Zrobiono, myśmy dali, znaczy zlecono ekspertyzę, prawda, budowlaną tego kościoła. I pierwsza ekspertyza wypadła bardzo korzystnie, że zdrowe fundamenty i nie ma zagrzybienia. Także można byłoby to przeznaczyć na te cele, o których myśmy proponowali, albo na bibliotekę, albo na powiedzmy też dom rzemiosła, prawda? Natomiast z tą ekspertyzą również władze powiatu się nie zgodziły, zlecili drugą ekspertyzę. Druga ekspertyza była odwrotna. Nie nadaje się, zagrzybiony, fundamenty nie takie, tylko do rozbiórki. W tej sytuacji no, poproszono wojsko, znaczy to już powiat prowadził te sprawy, już miasto tego nie prowadziło, tylko powiat. Poproszono wojsko, no i odpowiednią ilości trotylów. Zburzono ten kościół, wywieziono, powiedzmy sobie, gruz. No szkoda, po prostu stwierdzam, że to był wielki błąd, powiedzmy sobie, naszych ówczesnych władz.